asfalt, nie? Bo tam nie jakaś pamiętam, taka droga donikąd. Ja też nie pamiętam. Pamiętasz już na tych granicach tyle? Tyle tych granic było. Więc nie wiem, kto nam tutaj otworzy ten szlaban. Mnie zaraz szlak trafi chyba. To czekanie teraz nas tutaj po prostu wykańcza psychicznie. No jesteśmy... Ja się wchuję, potrzymaj mi to. I będziemy mogli jechać, tak. Ja w ogóle wyszłam stamtąd. Muszę poprosić niedźwiedzia o pomoc. Chodź, musisz mi... Tak, tylko ja się wkuję, potrzymaj mi to. I będziemy mogli jechać, tak. Tylko ja się wkuję i jak zacznie dobrze lecieć, to już będziemy mogli jechać, tak. Poczekaj, poczekaj, Bala, połóż się. Poczekaj, Bela, nie ruszaj się teraz, nie ruszaj się. Dobra, pokaż mi to. Dobra, leci, możemy jechać. Musiałam, ja w ogóle wyszłam stamtąd, bo kurwa nie mogłam. No ale wyszłam, oni tam zostali, kurwa, załatwiać. No tu czas leci, wiecie? Właśnie najgorsze jest to, że my mieliśmy podobną sytuację z Molly i ona też tak wymiotowała, potem było lepiej, potem znowu wymiotowała, potem znowu było lepiej, to już żeśmy myśleli, że jest okej. I tak nieraz nawet parę tygodni było dobrze i potem znowu wymiotowała i potem kurwa już była taki suchar i potem zanim żeśmy dojechali do dobrego weterynarza, bo tam po drodze żeśmy znaleźli jakiegoś weterynarza, to nawet nie mógł za wiele tam nic powiedzieć. Tam dała jej jakieś, wiecie, probiotyki, witaminy, coś tam. I zanim dojechaliśmy do Polski, zrobiliśmy badania, to już kurwa było za późno, już miała żółtaczkę i już się zwijała po prostu. I dawałam jej wtedy też te kroplówki. Dobra, wracają. Ciekawe, ile niedźwiedź musiał haraczu zapłacić, żeby się od... I co, ile zapłaciłeś? $50. 60 dolarów. 50 jeszcze chcieli, jeszcze lepiej, o Jezu. Tak, 50 oni sobie. No chyba oni z czapy, to oni $50 chcieli mi teraz, mówisz. Ja bym im dała $50 na głowę, kurwa. No to dwa razy wizę kupujesz, dwa razy wizę. Tyle, że w ambasadzie płacisz, to później... To drugi raz płacisz tu. Musisz jechać do Conakry, even if you don't want to. No. To co, on pojechał do Conakry, tak, Samuel, i też zapłacił tą opłatę. Tak. No. Dwa razy płacisz tą wizę, za którą żeśmy 90 funtów w sumie zapłacili, bo 80 funtów wiza to nie jest wiza. To jest gówno papier. Tranzyt. Był. Tranzyt, papier, żebyś dostał się do Conakry i tam wizę dostał. I za co, przepraszam? Co tutaj jest takiego, co warte jest tych pieniędzy? No. Okay.
tej, co żeśmy stali wtedy, pamiętasz? Pod tym, tam no, trzeba tam jechać, no. Tam to karnet podbijają, tam na lewo. Siedzą tam żołnierze, tam pod tym daszkiem i cholera wie, oni są tylko od szlabanu. Czekaj, idzie jakiś jeden mądry. A, tam jest jeszcze taka grupa niebiesko ubranych. No ale skąd ty masz wiedzieć? Wiecie, najgorsze, że oni tak się tutaj oburzają, że ty w nie tym miejscu stanąłeś, gdzie trzeba. Jakbyś, dlaczego ty nie wiesz? Wszyscy wiedzą. Nie kurwa, my kurwa nie wiemy. Nie wiemy, gdzie stanąć i do kogo iść i do kogo się pytać. Skąd ja mam wiedzieć, że ci jedni w tych mundurach, którzy byli tutaj wcześniej, o, tam siedzą, to tamci nie wiem, co robią, nic nie robią. A ci w tych niebieskich, co siedzą na tych krzesełkach tam i po prostu i ci są niby ci mądrzy, ale ci też nie są mądrzy, bo ja pamiętam wtedy tam oni pod dachem też tam siedzą z drugiej strony, jak żeśmy przekraczali i oni nic nie robią, oni tylko popatrzą na te dokumenty, ale oni nic nie robią, bo te dokumenty, tam za tym drzewem jest taki budynek i w tym budynku podbijają, tam są ludzie, którzy umieją czytać i pisać i tam podbijają te dokumenty, a ci są od siedzenia. O, tu jeden gościu wziął od nich dokumenty, o, idzie z nimi do tego budynku. No, tak więc ich zadaniem jest po prostu wziąć dokumenty i zaprowadzić je do budynku. To jeszcze i tak szybko poszło, że jakiś jeden się łaskawie ruszył dupę z krzesła i idzie z nimi. I to na pewno potrwa co najmniej pół godziny, wbicie jednego stempla. If someone paid me to come here again, never. Never. A million fucking years. Tutaj był ten skaner, tutaj po prawej. Teraz ciekawe, czy będą skanować. Poczekaj, bo on się zatrzymuje. Nie, każe jechać, okej. Dobra, to mamy jechać w takim razie. No to karnet mamy podbite. Ja nie wiem, tamten wstawił stempel do paszportu, ja już nie wiem, a zresztą mam nie w dupie. No, teraz a teraz wstawili, tak? Teraz wstawią do paszportu. A, teraz dopiero wstawią. Ja pierdolę, dlaczego oni nie mogą tego w jednym miejscu zrobić, kurczę? To są tempi. Jeden jest od jednego stempla, drugi od drugiego stempla i to jeszcze to wszystko jest rozstrzelone w różnych budynkach, co nawet nie wiesz, gdzie one są. I nie są porządnie oznakowane w ogóle. Z 5 km tutaj jest, ja nie wiem ile my jedziemy. No, może nawet więcej. Poczekaj, zwolnij, bo tam był znak stop i zaraz po prostu ktoś na nas wyskoczy, żeśmy się nie zatrzymali. O, tu masz, widzisz? Tu, gdzie masz a, teraz tutaj. Te barierki stop here, stop, kurczę, zatrzymaj się z daleka, bo zaraz będą się drzeć znowu. O, tutaj, widzisz po prawej, co jest ten, dobra, idziemy. No, powiem wam, że naprawdę ciężko powstrzymać emocje, siedzieliśmy tam chyba, kurczę, z 40 minut, a nikogo nie było, znaczy, no tam przychodzili, ale jakby my weszliśmy jako pierwsi.
i po prostu... A kurwa, nawet mi się nie chce gadać. Hey! On nawet nie idzie do nas. Se poszedł. No i co? A tam po lewej stoi, się uśmiecha, no ale nam nie jest do śmiechu, bo my chcemy jechać. No chłopaki tam poszli zobaczyć coś tam, nie wiem co tam jeszcze trzeba. Czekając teraz tutaj, bo chłopaki poszli do kolejnego okienka, już czwarte, popatrzcie, my dopiero jeszcze żeśmy nie wyjechali z Gwini, nie? Z Gwini, kurczę, już mówię co bądź, Gwinei. I to jest czwarty budynek, który musisz odwiedzić, nie? I w każdym budynku wszystko chcą od nowa to samo. I w tym budynku, w którym przed chwilą żeśmy byli, to on znowu się przypierdolił do tej wizy, że nie mamy wizy. Bo okazuje się, że ten dokument, który dostaliśmy w ambasadzie, co na nim pisze visa, tam pisze entry visa. No to entry visa, no to visa wjazdowa, nie? I słuchajcie, to się okazuje, że to nie jest visa. To jest tylko taki tranzyt, 5 dni, na to, że masz dojechać do Konakry i tam w Konakry, to jest stolica, masz dopiero aplikować o wizę. A o co my żeśmy, kurwa, aplikowali? $80 żeśmy dali, każdy z nas, i $10 łapówki, przepraszam, żeby dostać tą wizę. A to się okazuje, to nie jest wiza. To jest jakiś... Nie wiem, co to nawet, kurwa, jest. I $30. I on oczywiście tutaj już... My nie dostaliśmy. Aha, no bo na tamtym, w poprzednim, niedźwiedź zapłacił jakby niby za tą wizę, czy karę, czy cokolwiek, $30. Dwa razy po $30. Ale ten pewnie chciał drugie tyle, nie? I co, jedziemy? Przed nami te budki w Senegalu. Bo no, przecież... te są chyba proste, tam były dwie. Tak, ja już nie pamiętam. What was it? Custom, to po prostu podbił tylko karnet, tu wzięli paszporty i to wszystko. No, mam nadzieję, bo ja już jestem u kresu, po prostu już nawet nie mam cierpliwości, już się skończyła. Poszło szybko i bezboleśnie. Nie mogę powiedzieć, że był miły, ale też nie był niemiły. Tak więc wziął, spisał do zeszytu nasze paszporty, dane z paszportów i tyle. Wbił stempel i jedziemy dalej, bo tu jeszcze są kolejne budki, gdzie trzeba podbić karnet. No i to? Otwieraj. Bardzo rozumiem, czemu miał służyć ten i czemu ma służyć ten. Kolejny, jeszcze trzeci. Nikogo nie ma. Zaraz się okaże, że będą mieli, kurczę, prayer time. Kurwa. 1:37. Hey! Może trzeba iść do tego budynku, pójść zawołać. Zaraz jak przekroczymy granicę, to jej podam jeszcze raz tą kroplówkę.
bo to fajnie filtruje po prostu wszelkie toksyny, no i też jest jakaś odżywka dla organizmu, ale powiem szczerze, że ja tutaj po drodze jadłam krakersy i ona też krakersika chciała, no i dałam jej tego krakersika, no to może nie jest najlepsza rzecz, wiecie, ale tak sobie też pomyślałam, taki krakers to też w sumie dam mąka i tam troszkę soli, to on aż tak nie zaszkodzi, więc troszkę krakersika wzięła i no nie zwróciła tego. Oj moja. Tak? Dobrze będzie? Dobrze? No, trzeba być dobrej myśli, no. Ale po prostu, wiecie, to czekanie teraz nas tutaj po prostu wykańcza psychicznie. No, jesteśmy wymiętoleni jakby przez mogil jakiś. Ktoś nas po prostu przepuścił. A, tutaj sobie ktoś przysiadł nam na krzesełku, ale no to nie jest żaden wojskowy. Więc nie wiem, kto nam tutaj otworzy ten szlaban. No powiem wam, że trzeba mieć anielską cierpliwość. Jeszcze tak jak nam się spieszyć, gdzie chcemy jak najszybciej do tego weterynarza dojechać. Okazuje się, że przerwa do trzeciej. Zarąbiście. Czyli godzina i 15 minut. My zaraz szlak trafi chyba. Kurwa, cały dzień. Granicę przekraczamy. No w ogóle siku mi się chce. Gdzie ja to prawo? Widzę teraz siku, jak tu wszędzie te budzi są. Dobra, trzeba te dolary wyjąć, żeby ten rozmienić 200, żebyśmy mieli pieniądze. No to dawaj, wyciągnij tą kartę SIM, zobacz czy działa. Zobaczyć which one it was. No nie wiem, która, bo wszystkie są z Orange. Spróbuj jedną, zobaczymy czy to ta. Będziemy widzieć, bo jak będzie nie ta, to będzie R pokazywało na roaming, nie? Nic nie działa? A weź zresetuj może telefon na wszelki wypadek. Sygnał niby jest. No czekaj, to może być. A. Nie? Ale pokaż mi, czy to jest ta karta. Nie wiem, czy to jest ta karta. No tutaj u góry pokaż, co tu pisze. Jest 4G, niby Orange pokazuje, nie pokazuje roamingu, czyli to jest tak jakby ta, tylko może już nie mamy kredytu na tej karcie, trzeba by było doładować tylko. Nie, no ale wiadomo, która to jest ta? Nie wiadomo, czy to jest ta. No możesz spróbować inną, ale ja stawiam na to, że to jest dobra. To jakiś pin chce w ogóle. A będziesz wiedział teraz, który to pin był? Nie, to musi być gdzieś z Maroko, czy gdzieś, bo mieliśmy coś z pinami. No to musi być ta. Dobra, to trzeba tylko kredyt doładować. On chyba poszedł szukać właśnie. No proszę. Bela pije to bardzo dobrze. No ładnie się napiła. Proszę Tobi. Poczekaj, jeszcze tutaj naciśniemy jeszcze raz.
co, bo rano dawałam jej ryż i w ogóle na niego nie chciała popatrzeć. Dawałam jej też tą karmę i też nie chciała. Więc kurczę, niech je te krakersy jakieś takie. Nie dam jej dużo, ale troszeczkę po prostu, żeby jednak coś tam miała na tym żołądku. No i widać, że potem nie wymiotuje, nie? No może to głupie, nie? Ale wiecie, to tak jak na niestrawność. Nieraz najlepsze to chipsy. A wiecie co? Teraz już mamy z powrotem internet. Tak więc posiedziałam i poczytałam na internecie objawy. I w międzyczasie też wysłała do mnie wiadomość znajoma z Iranu, która tam jak żeśmy odwiedzali, oni też mają psa i ich pies miał parawirusa. I ja nie wiem, jak dobrze jest polska nazwa, no nie? Po angielsku to się parowirus nazywa. I po prostu ich pies tak samo na trzeci, czwarty dzień zaczął z krwią mieć biegunkę i po prostu się strasznie przestraszyłam, bo to jest śmiertelna choroba. Śmiertelny wirus i to jest to też, co mogło właśnie zabić Molly, nie? Bo to jest bardzo zaraźliwe i właśnie te nasze psy nie są na to odporne. Wyczytałam, co się daje w takich wypadkach, więc daje się antybiotyki i ten antybiotyk, który ja tutaj mam, amoksycylina, jest w składzie i jest podany właśnie wśród tych antybiotyków, które... Tak? Tak, już będę je podawać. Nie, jeszcze nie jedziemy, dobra. Jeszcze mamy pół godziny tutaj, to ja jeszcze zdążę jej dać krąplówkę, więc podam jej tutaj jej po prostu, bo ja mam tu kapsułki, więc rozcieńczam z wodą. I to jej podam kolejną dawkę tego antybiotyku i zrobię jeszcze krąplówkę. Szlak wie cholera, kiedy do tego weterynarza dojedziemy. W ogóle nie mamy pewności, czy w tym Senegalu zaraz tam jest ten weterynarz. Nie, powiem wam szczerze, że to jest straszne, najgorsza jest po prostu bezsilność. Oczywiście ona mnie za to wszystko strasznie nienawidzi i już uciekła, bo jak już zobaczyła strzykawkę, to ona już wie. Dobra, chodź tutaj, chodź Buszku, no chodź. No, ja wiem, że nie lubisz, ale musimy cię ratować, tak? Chodź. Dawaj. To nie boli. Grzeczna dziewczynka, tak. No tutaj. Moje, moje. Dobra, i teraz tą kroplóweczkę ci zrobimy, poczekaj. Takiemu małemu pieskowi kroplówkę jest dość łatwo zrobić, bo nie trzeba się wbijać w żyłę, tylko pod skórę, na karku. To jest bardzo łatwe. Jakby ktoś kiedyś potrzebował, to można się spytać weterynarza, jak się to robi. Warto mieć taką umiejętność. To psa generalnie nie boli. Poczekaj, poczekaj. No może trochę boli, no. No już weszła, już jest okej, okay, tak. No na pewno ten moment wkucia igły no nie jest przyjemny, prawda? I trzeba po prostu dbać o to, żeby dobrze weszła pod skórę. I to nie jest w mięsień, tylko właśnie pod skórę. I tam pod skórą tworzy się taki pęcherz. Taki pęcherz z tego płynu. I to się powoli wchłania. O, idzie. To akurat, mamy pół godziny, bo to zajmuje 20 minut, około 20 minut. No właśnie mam nadzieję, że po prostu ją uratujemy, bo właśnie z Molly było tak, że za późno. Było już za późno, już się nie dało uratować. Już była zniszczona wątroba i koniec. A tutaj w miarę szybko żeśmy zadziałali, bo już przedtem dostawała antybiotyk, tak więc jest szansa, że ta, co się tak może nie rozwija. No chociaż kurczę, dzisiaj ta krew to mnie bardzo, bardzo zmartwiła.
I to dużo było, to nie tak tylko, że wiecie, jakieś parę kropek. Normalnie taki mały krwotok. Właśnie skończyłam kroplówkę i wygląda na to, że oni też już podbili w tym czasie dokumenty, to fajnie. Będziemy mogli jechać, bo przed nami jeszcze dwie chyba budki, jak dobrze pamiętam. Małe są szanse, ale też jest napisane, że jak się szybko właśnie zareaguje w odpowiedni sposób, no to szanse na wyleczenie są, no. To wiadomo. Ale no szansa jest zawsze. To dobrze, że już trochę mam doświadczenia z tymi kroplówkami i te antybiotyki. To jakby jest wszystko, co można dać. Znaczy, jak dojedziemy do weterynarza, to jest jakaś surowica, co ci weterynarze podają jakąś surowicę, więc musimy jak najszybciej do weterynarza dotrzeć. Naprawdę jest strasznie niedobrze, że my przez to wszystko, przez te drogi nie mogliśmy podspieszyć, że teraz jeszcze właśnie tutaj na tych granicach cały dzień stracony. No do miasta dojedziemy dzisiaj, tylko nie wiadomo, czy jeszcze wet będzie otwarty. To tu wyjechaliśmy? Ja nie wiem właśnie, to dziwne jakieś, no gdzie tutaj? A jeszcze paszporty nam muszą podbić, nie? Paszport już podbity jest. Co, w Senegalu? Tak. Oh, it's not here then. Oh, shall I go back? Już bym tak powiedziała, że raczej tu gdzie ten asfalt, nie? Bo tam nie jakaś taka droga donikąd. Ja też nie pamiętam. Pamiętasz już na tych granicach tyle tych granic było? Ciekawe, czy te osiołki mają paszporty, bo przechodzą w tom i z powrotem przez tą granicę. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy.